Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie ACE Active. Nowe podejście do Asset Management. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Czy bać się 200-miliardowej dziury budżetowej? Jesteśmy bombardowani teraz informacjami o jakiejś wielkiej dziurze budżetowej w naszym kraju i zastanówmy się, czy faktycznie jest się czego bać. Pierwszy wykres pokazuje deficyt sektora rządowego i samorządowego. To jest także istotne. I jak widzimy tutaj w ostatnim czasie Polska należy do tych krajów, które mają jeden z najwyższych deficytów sektora rządowego i samorządowego. Jednak nie odstajemy jakoś tak wyraźnie od bardzo wielu krajów, które są w tym zestawieniu, więc nie można powiedzieć o tym, że mamy jakiś ekstremalnie mocny deficyt. A jak zobaczymy na to, jak kształtował się deficyt budżetowy na przestrzeni całej historii ostatnich ponad 20 lat, to widzimy, że w 2024 roku, kiedy rzeczywiście deficyt budżetowy Polski, naszego rządu, ma wynieść około 165 miliardów, a jeżeli dodamy do tego samorządy, to robi się to te mityczne 200 miliardów złotych. Czy faktycznie jest to dużo, czy też mało? I porównujemy te wartości do PKB i okazuje się, że jeżeli dokonamy tego typu działania, to jesteśmy na poziomach zbliżonych do średniej, bardzo wieloletniej. Dlatego też odpowiedź na pytanie, czy bać się 200-miliardowej dziury budżetowej, jest negatywna. I jak zobaczymy teraz na to, jak inwestorzy międzynarodowi podchodzą do tego typu rewelacji, że oni praktycznie na to nie reagują. Dlaczego? Najważniejszy miernik, czy faktycznie bać się, czy się nie bać tego typu informacji, tkwi na polskim rynku obligacji. I jeżeli rentowności spadają, inwestorzy, którzy już wcześniej mieli tego typu informacje, już je dawno uwzględnili i oni kupują polskie obligacje. Gdyby to była zła informacja, to polskie obligacje byłyby wyprzedawane, czyli rentowności szłyby do góry, a mamy wręcz przeciwnie, rentowności spadają, polskie obligacje są kupowane i zaufanie międzynarodowych podmiotów do polskiej sytuacji finansów publicznych jest pozytywna. Inwestorzy wierzą w to, że Polska będzie w stanie spłacać swoje zobowiązania i że jest dobrym miejscem do inwestowania. I tak samo widać to na rynku krajowej waluty, czyli polski złoty się umacnia. Gdybyśmy się naprawdę mieli bać tego typu informacji, to złoty zacząłby się umacniać, a tak nie ma. Te informacje o tak dużym 200-miliardowym deficycie są już na rynku trawione od bardzo wielu tygodni, dlatego też są uwzględnione w cenach i nie stanowią już problemu dla inwestorów, którzy, jeszcze raz przypomnę, zestawiają te informacje z PKB. I mamy jeszcze jeden miernik zaufania inwestorów do sytuacji finansów publicznych i w ogóle do Polski. To są CDS-y na nasz kraj i one także nie pokazują nam tutaj jakiegoś wzrostu. Zaufanie do Polski rośnie, ten wskaźnik spada. Ubezpieczenie na wypadek bankructwa Polski w perspektywie następnych 5 lat jest na poziomach najniższych od 1,5 roku z tendencją dalszego spadku, czyli inwestorzy nie boją się dziury budżetowej. Więc odpowiedź na pytanie, czy my mamy się bać 200-miliardowej dziury budżetowej, jest negatywna, ponieważ tak pokazują nam wszystkie obiektywne mierniki sytuacji finansowej kraju i tego, jak nas postrzegają agencje ratingowe, różnego rodzaju inne instytucje to badające. Warszawski parkiet jest na swoich rocznych maksimach, testuje potężne opory i także akcje nie generują negatywnych sygnałów, więc moim zdaniem nie powinniśmy się bać 200-miliardowej dziury budżetowej. Dla nas jeszcze dzisiaj poznamy ciekawe dane o sprzedaży detalicznej. Będziemy mieć komplet twardych danych makro za listopad. Będziemy wiedzieć więcej, w którą stronę rozwija się polska gospodarka. No i będziemy oczywiście patrzeć, czy jest jakaś reakcja na wydarzenia, które miały miejsce wczoraj, gdzie doszło do mocnych spadków na indeksach giełdowych w Stanach Zjednoczonych. Chociaż równolegle rentowności amerykańskich obligacji spadały, co jest zadaniem i wydarzeniem dość nielogicznym. Jakie są dzisiaj interpretacje tego wydarzenia w serwisach? Bardzo nieśmiało sygnalizowane jest to, że ktoś po prostu postanowił zrealizować zyski przed okresem świąt Bożego Narodzenia. No i
zaksięgować te swoje wyniki jako wyniki za cały 2023 rok, więc nie ma jakiegoś mocnego, fundamentalnego, bądź też w ogóle jakiegokolwiek uzasadnienia, które sygnalizowałoby pod kontynuację tej tendencji w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach. Giełdy azjatyckie, które pierwsze reagowały na to, co się wydarzyło, okazało się, że Japonia jakoś tak mocno nie chce spadać. Bardzo podobnie jest w Hongkongu i bardzo podobnie jest także w Korei, dlatego też moim zdaniem reakcja europejskich rynków będzie ograniczona i nie należy się tutaj spodziewać jakichś mocnych spadków. Jeżeli wystąpi tak zwane prawo longa, czyli w tendencji wzrostowej każde niższe otwarcie jest wykorzystywane do kupna, no to w takiej sytuacji powinniśmy zaobserwować tego typu wydarzenia. Jestem ciekawy właśnie, jak rozwinie się dzisiejsza sesja w Europie. Warto zwrócić uwagę także, że giełda w Szanghaju jest na bardzo ważnym wsparciu 20-letniej linii trendu wzrostowego, więc wydarzenia w Chinach w najbliższym czasie będą miały decydujące, długoterminowe konsekwencje, a rynek walutowy i różne inne klasy aktywów także jakoś nie reagują. Jesteśmy naprawdę w okresie przedświątecznym. Zmienność, aktywność i płynność są coraz mniejsze i będą coraz mniejsze. Amerykański dolar jest po prostu zaklęty między poziomami 1,10 i 1,09 i naprawdę nie powinniśmy się wybić poza ten zakres aż do nowego roku, więc prawdopodobnie to właśnie tutaj zakończymy notowania w 2023 roku, a takie utrzymywanie się blisko poziomów maksymalnych tegorocznych sygnalizuje i zachęca do tego, żeby i w przyszłym roku obserwować tendencję osłabienia amerykańskiej waluty. Bardzo podobnie powinno być na rynku złota, gdzie też moim zdaniem zmienność wkrótce będzie zamierała, zanikała, płynność także, a utrzymywanie nad poziomem 2000 dolarów faworyzuje scenariusze prowzrostowe. I rynek, na którym można patrzeć, czy popyt na ryzyko jest generowany, to rynek Bitcoina, chociaż i tutaj moim zdaniem zmienność będzie wkrótce zanikała i aktywność będzie coraz mniejsza, jednak i w tym wypadku Bitcoin także sygnalizuje wzrost popytu na ryzyko i ochotę na dalsze wzrosty. Z danych makroekonomicznych dzisiaj mamy ostateczną, finalną publikację danych o PKB za trzeci kwartał. Dane są historyczne, więc nie będą miały żadnego znaczenia dla rynków. Poznamy wskaźnik Fed Philadelphia za grudzień i dane mogą mieć znaczenie. Zobaczymy, czy potwierdzą one słabość rejonu gospodarczego Nowego Jorku, czy też bardzo duży optymizm w Chicago. Jestem też ciekawy, w którą stronę te odczyty padną oraz także poznamy wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Na te dane naprawdę inwestorzy zwracają uwagę, ponieważ każde lepsze dane będą sygnalizowały ożywienie gospodarcze, zwłaszcza w perspektywie globalnej, a to będzie uzasadnienie do tego, żeby kupować akcje na rynkach światowych. Dlatego też przed nami ciekawa sesja, ale moim zdaniem niewiele będzie się działo. Rynki nie powinny reagować zbytnio na to, co się wydarzyło wczoraj w Stanach Zjednoczonych. To jest tylko sygnał, że powinniśmy dowieść te poziomy, które obserwujemy w ostatnich godzinach do końca tego roku. Także dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się, cześć!